Skrócona instrukcja montażu. 1. Planowanie ogrodzenia. Przed przystąpieniem do budowy należy odpowiednio wymierzyć i rozplanować wszystkie elementy ogrodzenia. Wcześniejsze ustalenie wysokości słupków, podmurówki, formy przęseł, rodzaju furtek i bram pozwoli na obliczenie odpowiedniej ilości potrzebnego materiału. Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora umożliwiającego łatwe zaplanowanie ogrodzenia i obliczenie ilości potrzebnych do zabudowy materiałów. 2. Przygotowanie fundamentu. Fundament ciągły osadzamy poniżej strefy przemarzania. Głębokość w polskich warunkach wynosi od 0,8 do 1,4 m. Szerokość fundamentów powinna być zbliżona do szerokości użytych bloczków ogrodzeniowych. W szalunek ławy żelbetowej należy wmontować zbrojenie poziome oraz zbrojenie pionowe słupków. Zbrojenie należy wykonać zgodnie z projektem. Wykop zalewamy betonem klasy C20-25 o konsystencji plastycznej. Fundament wyprowadzamy minimum 5 cm ponad poziom gruntu. Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej co 10-15 metrów oraz wykonaniu odwodnienia wzdłuż całego ogrodzenia. 3. Izolacja pozioma fundamentu. Przed rozpoczęciem montażu bloczków należy sprawdzić, czy powierzchnia fundamentów jest równa, a następnie wykonać izolację poziomą fundamentu, chroniącą przed podciąganiem wody do bloczków. 4. Montaż. Po przygotowaniu fundamentu możemy przystąpić do montażu muru. Pierwszą warstwę bloczków należy ułożyć na kleju Brook Bed Fix lub zaprawie cementowej. W razie konieczności zniwelować różnice w wysokościach elementów, aby ściśle i dokładnie do siebie przylegały. Montaż bloczków wykonywany jest za pomocą kleju Brook Bed Fix, rozprowadzanego liniowo wzdłuż górnej powierzchni każdego bloczka i na bocznych ściankach. Niedopuszczalne jest klejenie punktowe. Po ułożeniu każdej kolejnej warstwy sprawdzamy poziom. Ewentualne odchylenia korygujemy przez zeszlifowanie lub zastosowanie klinów. Po ułożeniu dwóch warstw pustaków wypełniamy je betonem C16-20. Zalecany rodzaj cementu to cementy z grupy CEM 2 i 3 o umiarkowanym czasie wiązania. Należy stosować beton o konsystencji półsuchej, gęsto plastyczny, rozprowadzony dokładnie i ubijany. Nie zaleca się dolewania wody do betonu z uwagi na zwiększenie skurczu przy wysychaniu. Beton należy dokładnie rozprowadzić oraz ubić w komorach pustaków. Po wstępnym związaniu zalewanej warstwy można przystąpić do budowy następnej. Pięć. Montaż daszków, przęseł, furtek i bram. Montaż daszków ogrodzeniowych należy wykonać za pomocą kleju i uszczelniacza Brook Bed Fix, pamiętając o uszczelnieniu wszystkich połączeń i szczelin, poziomych i pionowych, tak aby woda nie dostawała się do środka bloczków. Montaż daszków należy wykonać po około 5-7 dniach od zakończenia montażu ogrodzenia. Montaż przęseł, furtek i bram należy wykonać nie wcześniej niż po upływie około 30 dni od montażu ogrodzenia. Elementy mocujące przęseł, furtki, bramy powinny być zakotwione w rdzeniu betonu przy użyciu kotwy chemicznej i zgodne z instrukcją producenta. Uwaga! Montaż ogrodzenia powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.